Wyrosłam w rodzinie, w której się kultywowało dwie tradycje, ukraińską i żydowską, bardzo mocno. W wieku 18 lat bardzo zainteresowałam się jazzową muzyką i śpiewałam jazz. Śpiewałam jazz, tylko standardy jazzowe, mnóstwo tego było i też jest. Później, jak już trafiłam do Polski, okazało się, że wracam do korzeni ukraińskich. Nie to, że... Ale tu się poniekąd sprawdza, że we własnym kraju nie ma swojego proroka, prawda? A tutaj ja odnalazłam swojego proroka. I dlatego czuję się i mogę obu rękoma podpisać się pod faktem, że Polska jest moim domem tak samo równoznacznie ważnym jak Ukraina. Bo Polska bardzo życzliwie mnie przyjmuje i przyjęła. I ta moja ukraińskość w tym kraju się rozwinęła, hoj hoj. I rozwija się jeszcze bardziej, coraz szerzej. Tu poznaję ludzie, którzy z mojego kraju to są ludzie z tym, że, ale też przyjeżdżają i oni mi podpowiadają, słuchaj, to można tak zaśpiewać, słuchaj, a to jeszcze można taki element wykorzystać. Inspirują mnie w tym kraju, bo Polska jest niezwykle krajem twórczym, ogromnie twórczym.